Wrzesień w murowanej gościnie obfitował wiele wydarzeń sportowych i kulturalnych. Odbył się m.in. memoriał Arkadiusza Gołasia oraz widowisko historyczno-plenerowe pod tytułem Miłość Armaty Konfederaty. Jednak oprócz dużych imprez masowych na uwagę zasługuje wydarzenie, które nie było bardzo widowiskowe, ale za to bardzo istotne dla gminy i jej mieszkańców. Mowa tu o spotkaniu miast partnerskich połączonym z obchodami dziesięciolecia Komitetu Partnerskiego Ziemi Gościńskiej. 10 lat działalności komitetu to już spory kawałek czasu i sporo osób zaangażowanych, wiele inicjatyw, sporo nawiązanych kontaktów, przyjaźni więc między miastami w Polsce i za granicą. Nasze partnerstwo polega na kontaktach i relacjach bezpośrednio z mieszkańcami, ale także z urzędami partnerskich miast. Oficjalne mamy 3 partnerstwa. Pierwsze nawiązaliśmy z Ochotnicą Dolną w górach, drugie z Hemingen w Niemczech i trzecie z Iftof we Francji. Mamy także miasta zaprzyjaźnione w Szkocji, w Czechach i od kilku lat także na Białorusi w Ośmianie. Głównym celem współpracy pomiędzy gminami jest rozwój i poszerzanie kontaktów. To przede wszystkim umiejętność komunikacji z innymi ludźmi. Tutaj zarówno elementy wielokulturowe wchodzą w grę, ale także językowe, czyli takie bardzo użyteczne, utilitarne, które młodzieży będą pomagały na przykład na egzaminie gimnazjalnym albo potem na maturze. A poza tym przyjaźnie się zawiązują, które trwają nadal i kontakty już potem poza partnerstwem, poza oficjalnymi projektami nadal istnieją, więc to jest fantastyczne. Jednym z ważniejszych punktów spotkania miast partnerskich w Murowanej Gościnie była uroczysta sesja Rady Miejskiej z udziałem przedstawicieli zaprzyjaźnionych gmin. Dzisiaj przy okazji zjazdu gmin partnerskich w Murowanej Gościnie, przy okazji widowiska historycznego postanowiliśmy zorganizować wspólną sesję rad miejskich gminnych. Myślę, że temat, który był poruszony tutaj, czyli demografia, jest bardzo ważny na dzisiaj i widać, że tymi problemami żyją nie tylko nasza gmina, ale również nasi goście. Także myślę, że cel został osiągnięty. Na sesji podpisana została umowa mówiąca o dalszym pogłębianiu partnerstwa i współpracy pomiędzy zaprzyjaźnionymi gminami. Umowę tą podpisano również z przyjaciółmi z Ośmiany. Zaprosiliśmy również reprezentantów Ośmiany, parafii z Ośmiany, gdzie większość mieszkańców to Polacy, aby tutaj włączyć również tą współpracę. Także pogłębiamy tą współpracę, nie myślimy wygasać, a rozwijamy. Ośmiana nie posiada formalnej umowy z Murowaną Gościną, jednak jak podkreśla ksiądz Jan Puzyna, nie dokument jest tu najważniejszy. Ja myślę, że w jakiś sposób mamy, oczywiście może niesformalizowane, z różnych przyczyn, może z takiej, że po prostu jakoś nie za bardzo do tego dążymy, żeby sformalizować, ale ja myślę, że za 3 lata nawet trudno już powiedzieć, ile razy ja byłem w Murowanej Goślinie, bo nie liczyłem już. I nawet pan burmistrz pomimo swoich zajęć chyba 3 czy 4 razy był w Ośmianie i oczywiście przede wszystkim mieszkańcy Ośmiany, Murowanej Gośliny wzajemnie odwiedzają się i znają, wiedzą wielu w Ośmianie, co to jest, gdzie jest i gdzie jest Murowana Goślina i myślę, że też w Murowanej Goślinie część ludzi wie, że jest taka miejscowość Ośmiana. Podpisanie umowy o dalszej współpracy ma duże znaczenie dla gmin współpracujących już z Murowaną Gośliną. Jest to bardzo ważne dla nas. Możemy przez to odkrywać Polskę jako kraj, dzielić się doświadczeniami i istnieć razem jako zjednoczona Europa. Jesteśmy zdania, że bardzo ważną rzeczą jest poznawanie się nawzajem i możliwość nawiązywania nowych kontaktów. Kiedy odbyło się spotkanie z IFTO około 15 lat temu, zaprosiliśmy także gości z Polski. Po zapoznaniu się społeczeństwa Francji i Polski utworzyliśmy partnerstwo. Mamy teraz jakby trójkątną sieć porozumienia. Podczas pobytu delegacji z zaprzyjaźnionych gmin odbyło się również uroczyste spotkanie z okazji dziesięciolecia Komitetu Partnerskiego Ziemi Gościńskiej, na którym podziękowano w szczególności pani Emilii Stemplewskiej, która była pierwszym prezesem komitetu. 10 lat temu właściwie to nie sięgałam tak daleko w przyszłość. Chciałam zachęcić mieszkańców w różnym wieku do tego, że warto przede wszystkim robić coś na rzecz tej naszej małej ojczyzny, a współpraca z innymi krajami, poznawanie nowych kultur, wzbogacanie swoich doświadczeń, to była jedna z czynności, która pozwala rozwijać nasze małe ojczyzny. Oprócz oficjalnych uroczystości organizatorzy przygotowali wiele atrakcji dla gości. W
trakcie tych 4 dni próbowaliśmy pokazać i murowaną Goślinę, jak również pokazać ślady Napoleona w Wielkopolsce. W tym celu stworzyliśmy między grę terenową po murowanej Goślinie, gdzie uczniowie z miejscowego gimnazjum prowadzali przybyłych gości po murowanej Goślinie, pokazywali ślady żydowskie, niemieckie, francuskie. Kolejnego dnia w sobotę ruszyliśmy w podróż po śladach Napoleona. W Poznaniu byliśmy, w Kurniku i szukaliśmy właśnie śladów Napoleona, jak również pokazywaliśmy historię poznańskich Bambrów. Dla prezesa Komitetu Partnerskiego Ziemi Goślińskiej Kuby Niewińskiego kolejne spotkanie było udanym doświadczeniem i jeszcze większym pogłębieniem znajomości. Przede wszystkim radość, że wszystko się udało, że są uśmiechy na twarzach naszych gości z Niemiec, z Francji, z Polski i że płyną podziękowania, które nie są jakimś sztucznym tekstem napisanym, tylko są wyrazem prawdziwej wdzięczności płynącej z serca.